To jest zwyrodniały kraj takich zwyrodnialców, którzy potrafią jednego dnia z szanowanego człowieka zrobić śmiecia i ze śmiecia zrobić człowieka. I to uchodzi bezkarnie. I nie jest ważne, czy to PiS, czy Platforma, czy jakakolwiek inna partia. Po prostu, jeśli jest prikaz zniszczenia kogoś, to zniszczenie w tej głupiej Polsce odbywa się natychmiast. W wieku 20 lat przyjechałem do Warszawy. No i zawsze kręciła mnie w jakiś sposób polityka. To znaczy, miałem aspiracje do tego, żeby gdzieś zaistnieć w świecie polityki. Więc w pewnym sensie sam sobie jestem winien, tak? Bo ten zły dotyk polskiej polityki jest powodem tego, o czym dziś opowiadam. W roku 2002 przeprowadziłem udaną restrukturyzację pewnego znanego polskiego przedsiębiorstwa. W związku z tym w świecie poważnego biznesu poszedł news, że Stonoga radzi sobie w bardzo trudnych sytuacjach gospodarczych. Zapewne ta okoliczność legła u podstaw wystąpienia do mnie nowych zarządów spółek KFI Koloseum i Węglostal S.A. z prośbą o przyjęcie pełnomocnictwa dotyczącego windykacji dłużników Koloseum. Przekonano o tym, że przedstawią mi faktury, że coś ktoś u nich kupił, za coś nie zapłacił, pójdę z tymi fakturami do sądu, uzyskam nakaz zapłaty, a następnie do komornika i tak będzie wyglądała moja działalność. Tymczasem okazało się, że Józef Jędruch, który miał okradł Skarb Państwa na 350 milionów złotych, rozdał polskim politykom i ważnym funkcjonariuszom służb specjalnych pieniądze. Rozdał ich 170 kilka milionów złotych. Jakie były tytuły prawne? Tytułem prawnym były zaliczki, przedpłaty, zadatki. No, po pierwsze, funkcjonariusze publiczni z punktu widzenia prawa nie mogli przyjmować zaliczek. A cóż miałby zrobić zwykły Kowalski i ile to w finale miało kosztować, żeby dostać 7 czy 9 milionów zaliczki? Zgodnie z umową mogłem udzielać 30% dyskonta, to znaczy, że jeśli ktoś dostał milion złotych, wystarczy, że oddał 700 tysięcy i był czysty. Politycy lewicy dostali summa summarum około 70 milionów złotych z Koloseum, a musieli oddać 21 mniej, czyli uzyskali 21 milionów legalnego dochodu, prawda? W bardzo krótkim czasie zwindykowałem dość poważne pieniądze. Nie wiedziałem, że to, że sprawa ta będzie miała tak zasadnicze znaczenie dla całego planu unicestwienia Zbigniewa Stonogi. Zaraz po tych windykacjach kolosalnych, w dniu moich urodzin, 17 października 2002 roku, rano o 6 w moim domu zjawiła się policja. To najczarniejszy dzień w moim życiu. Jakieś wielkie zamieszanie zrobiło się przy drzwiach. Zaczął dzwonić dzwonek. Po chwili drzwi zostały wyłamane i do domu weszli uzbrojeni po zęby policjanci. Jeden z nich stanął przed moją żoną i mówi, czy pani wie, co zrobił pani mąż? Żona powiedziała, no nie wiem. Pani mąż jest pedofilem. Pedofilem z dworca centralnego. Tego dnia nie da się zapomnieć. Po kilku godzinach przeszukań w domu zawieziono mnie na komisariat policji, kolejowy komisariat policji na dworcu centralnym. Tam po kilku godzinach miałem zostać komuś okazany. Nie wiedziałem jeszcze dokładnie, w jakiej sprawie, wiedziałem tylko, że zarzut ogólny mnie dotyczący to pedofilia z dworca centralnego. Po kilku godzinach trafiłem do pokoju okazań przez lustro weneckie. Ktoś nie domknął drzwi i słyszę głos, że nie, to nie ten pan, ja nie znam tego pana.
Ale jak to nie znasz? Przecież mówiłeś z całą pewnością, że to jest ten człowiek. Miałeś tak powiedzieć. Jeszcze raz głos, który słyszałem, powiedział: nie, nie znam tego człowieka. To było apogeum afery pedofilskiej w Polsce, afery z dworca centralnego. Gdyby w tamtym czasie był choć cień dowodu mojej winy, na pewno nie zostałbym po chwili zwolniony z tego zatrzymania. Zostałem zwolniony, a śledztwo toczyło się swoją drogą. Kiedy ten mój najbardziej dramatyczny dzień w życiu się zakończył, nie wiedziałem, co dalej z sobą robić. Grunt załamał mi się pod nogami. Nie wiedziałem, co myśleć, jak popatrzeć żonie w oczy, jak popatrzeć rodzinie w oczy. Nie miałem żadnego pomysłu. Po chyba 2 tygodniach zaproponowano mi wyjazd na placówkę do Niemiec, gdzie miałem wykonać pracę naukową w ramach zlecenia poselskiego. Siedząc sobie przed komputerem, przeglądałem chyba jakiś portal polski, patrzę, a tam moje zdjęcie i informacja o liście gończym. Nie zastanawiałem się ani chwili, wsiadłem w samolot, przyleciałem do Warszawy i już następnego dnia zjawiłem się u sędziego Jankowskiego, który podpisał się pod tym listem gończym. Facet był strasznie zdziwiony tym, że no, dzień dobry panie sędzio, nazywam się Zbigniew Stonoga, jestem poszukiwany listem gończym, który pan podpisał, o co w sprawie chodzi? Tak jak mówiłem, sędzia wezwał policję, przyjechała policja lokalna, chyba z Bydgoszczy, która nakazała mi oczekiwać, bo przyjedzie ktoś inny. Przyjechali ci policjanci z Warszawy, mówią, ale po co ty przyjechałeś, weź stąd wypierdalaj, co ty tu chciałeś? Więc to mnie szokowało, tak? Wykręciłem numer do oficera dyżurnego kraju Komendy Głównej Policji. Mówię, proszę pana, nazywam się Zbigniew Stonoga, podałem mu swój PESEL, jestem poszukiwany listem gończym, przyjechały już 2 patrole policji, siedzę z sędzią Jankowskim na korytarzu, nikt mnie nie chce zamknąć. Godzinę po tym telefonie zostałem doprowadzony do leżącego 20 metrów od sądu aresztu śledczego w Inowrocławiu. Po wejściu na teren zakładu aresztu śledczego w Inowrocławiu faksem zaczęły nadchodzić informacje dotyczące spraw, które zawisły przeciwko mnie i spraw, w których poszukiwany byłem. Okazało się, że wtedy było to 89 postępowań karnych, które toczyły się przeciwko mnie. 89. Jak dziś pamiętam, że funkcjonariusze Służby Więziennej nie nadążali wymieniać rolek w faksie, bo tych dokumentów przyszło 4 rolki. W tym Inowrocławiu pobyłem 15 dni i zawieziono mnie do Warszawy. Po przywozie do Warszawy przedstawiono mi zarzut, ten, o którym mówiłem, że dostarczyłem towar do WSIP-u, on jest mniej warty o 80 tysięcy złotych. Po 3 dniach z Warszawy przewieziono mnie do Katowic. W Katowicach przedstawiono mi zarzut, że jako szef tamtejszego urzędu marszałkowskiego zalegalizowałem samowolę budowlaną w postaci garażu. No nikomu nie przyszło do głowy sprawdzić, że Zbigniew Stonoga nigdy nie był pracownikiem urzędu marszałkowskiego w Katowicach. Ale zarzut postawiono. Z Tarnowskich Gór zawieziono mnie do Poznania. W Poznaniu przedstawiono mi zarzuty udziału w mafii paliwowej. Z Poznania przewieziono mnie do Częstochowy. W Częstochowie przedstawiono mi zarzut oszustwa jakiegoś człowieka i tak dalej, i tak dalej. I tak w sumie przewożono mnie w latach 2004-2006 63 razy. To oznacza, że ponad 200 dni spędziłem w samochodzie transportowym typu stare. Po przedstawieniu mi 89 zarzutów w 89 miejscach na terenie Polski, jeden po drugim albo zostały sprawy umarzane, albo sądy nie decydowały się na przedłużanie mi tymczasowego aresztowania w tych sprawach. W którymś momencie doszło do sytuacji, w wyniku której ja już byłem 2 lata w więzieniu, a nagle nie było tytułu prawnego do dalszego przetrzymywania mnie w tym więzieniu. Bo wyroki w sprawach, które poszły z aktami oskarżenia do sądów, jeszcze nie zostały ogłoszone, a zatem nie można było niczego zaliczyć, bo nie było
wyroku. Miałem wtedy kartę kredytową z dużym limitem i na dzień za mojego zatrzymania zużyłem z tej karty 19 900 zł. Kiedy te wszystkie sprawy poupadały, ktoś wpadł na pomysł, że przecież można stonogę skazać za niespłacenie tego debetu na karcie kredytowej 19 000 zł. Za ten czyn, jako pierwszy raz, czeka pierwszy raz w życiu karanego, skazano mnie, uwaga, na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a w wyroku zastosowano przepis artykułu 64, czyli recydywy. Mimo, że nigdy wcześniej nie wykonywano wobec mnie kary pozbawienia wolności, zacząłem się burzyć, no mówię, jak to, no ja nie jestem recydywistą, nie byłem skazany, nie odbywałem kary. Moja apelacja i mego obrońcy została odrzucona i pierwsza kasacja uznana za oczywiście bezzasadną. Wreszcie marzenia moich oprawców się spełniły. Stonoga mógł być co najmniej na 3,5 roku w więzieniu. Od początku tej sprawy, pomijając już kwestię mojej oczywistej niewinności, podnosiłem okoliczność, która musiała wzruszyć to postępowanie, a mianowicie taką, że no nie byłem karany, nie jestem recydywistą, nie chcę siedzieć z recydywistami, nie chcę podlegać prawu jak recydywista, bo to są większe ograniczenia, większe obostrzenia wykonywania takiej kary. Zgłosiłem się zatem do Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest zbyteczna instytucja, szkoda pieniędzy na to, to trzeba zamknąć. Zadzwoniłem i napisałem listy do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. No szkoda też pieniędzy na to ustrojstwo. Ja mam prośbę i apeluję do zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce. Proszę was, reanimujcie waszą klinikę niewinnych, bo nikomu nie pomagacie, szkodzicie, niszczycie ludzi, przedmiotowo traktujecie ludzi. Taki jest mój zarzut w stosunku do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wreszcie postanowiłem, że zrobię to po swojemu, bo w którymś momencie okazało się, że brak kultury osobistej i chamstwo działa, że to jest jedyny lek w głupiej Polsce na głupi wymiar sprawiedliwości. Wziąłem zatem kartkę papieru A4 i napisałem pismo do ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro. Skurwiele, zróbcie coś wreszcie z moją sprawą, siedzę nielegalnie. I takie pismo wysłałem. Że pan minister wiedział, jakie panują warunki w więzieniach, zapakowałem jeszcze do koperty kilkadziesiąt karaluchów, które znalazłem w celi. 3 tygodnie później zostałem podany badaniom psychiatrycznym. Niestety, ku zaskoczeniu moich oprawców, biegli stwierdzili, że nic mi nie dolega. W czasie, kiedy jeszcze byłem w więzieniu, odwiedziła mnie matka, 70-letnia wówczas. Po jej widzeniu funkcjonariusze służby więziennej twierdzili, że coś ode mnie wynosi. Dokonano jej przeszukania osobistego. Wszyscy wiemy, co to przeszukanie osobiste, tak? Rozebranie do naga. Doznała zawału serca rozległego. Zmarła później na schodach szpitala z powodu strajku lekarzy. Nikt nie chciał jej przyjąć. Matka przestępcy, pedofila. Po co? Poszanowanie praw człowieka w więzieniu jest równe zeru. Ja sam dostawałem spleśniały chleb, potwierdził to prokurator okręgowy w Lublinie w postanowieniu dotyczącym jednego ze śledztw, które zainicjowałem. Bardzo dużo zainicjowałem śledztw w więzieniu przeciwko służbie więziennej. Takim spektakularnym moim działaniem była sytuacja, kiedy chciałem zemścić się na tych osobach, które wydały rozkaz podwładnym przeprowadzenia kontroli u mojej matki. Był taki funkcjonariusz, nazywał się Bryś, Brysiewicz. Wszyscy tak mówili Bryś. I to on wydał polecenie przeszukania osobistego mojej matki. Przeszukania, którego w istocie nie przeżyła. Przez rok czasu polepszałem moje z nim relacje.
Opowiadałem mu, jaki jestem bogaty, jak mam sieć hurtowni, sklepów z komputerami, sprzętem elektronicznym. Uwierzył w to wszystko. A później ja byłem osobą skazaną, więc mogłem legalnie dzwonić z aparatu telefonicznego, który był na oddziale mieszkalnym raz w tygodniu. Wykonałem telefon do swego przyjaciela, poprosiłem go, żeby kupił w MediaMarkt komputer, drukarkę, telewizor plazmowy. Mieli też polecenie, ażeby to obfotografować, numery seryjne tych sprzętów, a następnie wręczyć to w moim imieniu dla Brysiewicza. No to spowodowało, że mogłem więcej sobie dzwonić, kiedy tylko chciałem, jako osadzony z bardzo negatywną opinią ze strony służby więziennej. Zostałem przyjęty do pracy, a praca w więzieniu nie chodzi o zarobki, chodzi o to, że człowiek ma więcej wolności w niewoli, bo chodzi sobie po oddziale, rozdaje jedzenie, ma kontakt z innymi osadzonymi, że w którymś momencie byłem takim więziennym adwokatem wielu osadzonych, dla wielu napisałem apelacje, które czasami napotykały się na uznanie sądu. Więc szybko poszła w więziennych strukturach fama, że Stonoga jeszcze świetnie pisze apelacje i wielokrotnie doprowadził do zwolnienia więźnia. Więc to dawało mi trochę więcej swobody. No, poczekałem, aż Bryś będzie miał to wszystko u siebie w domu. Następnie, używając podstępu, zawiadomiłem prokuraturę o tym, że przyjął ode mnie korzyść majątkową w zamian za lepsze traktowanie. Prokurator pojechał na miejsce tego domu, dokonano przeszukania. Ujawniono podczas tego przeszukania te rzeczy, których wcześniej, zdjęcia numerów seryjnych i paragon zakupu, zostały zabezpieczone. No i czekałem rok, no ale ku mojej wielkiej uciesze ten pan w mundurze strażnika więziennego był wyprowadzany z oddziału mieszkalnego z pracy w mundurze w kajdankach. W czasie, kiedy to wszystko się działo, zanim trafiłem do więzienia, no ja nie porozliczałem się z ludźmi za towar na przykład dostarczony do FSIP-u. Ludzie w pewnej części wynajęli mafiozów do windykacji mnie. Więc był taki moment, że miałem na głowie prokuraturę, policję, mafię wołomińską, której przywódcą był wtedy Jarosław Czeredy z pseudonim Długi, który zrobił mi straszną krzywdę, odebrał mi wszystko, co miałem w tamtym czasie. I siedząc w tym więzieniu, postanowiłem, że muszę coś zrobić ze swoim życiem, bo jak wyjdę na wolność, wcześniej czy później, to ono będzie wyglądało identycznie. Na siłę chciałem rozliczyć swoich oprawców. W pewnej części udało mi się to, ale nie wszystkich. I postanowiłem, że coś z tą sprawą muszę zrobić. Kiedy byłem przewożony z miejsca do miejsca, jak wiecie, 200 dni to dużo na możliwości rozmowy z całym, jak gdyby, światem polskich przestępców, mniej, bardziej ważnych w tym świecie, ustaliłem, że takim najgorszym dla przestępców człowiekiem prokuratury, nieugiętym, jest Grzegorz Masłowski i Grzegorz Giedrys z prokuratury apelacyjnej w Białymstoku. Nie myśląc wiele, kiedy byłem jeszcze w więzieniu, napisałem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, morderstwa i ukrycia zwłok, jakiego miałem się dopuścić. Oczywiście po 3 dniach trafiłem do prokuratury białostockiej, wchodzę do pokoju, siadam w pokoju przesłuchań, prokurator mówi: dobrze, niech pan mówi, kogo pan zabił, gdzie są zwłoki. Mówi: panie prokuratorze, nikogo nie zabiłem, no to też nie ma zwłok. Ale opowiedziałem mu moją historię związaną z mafią, związaną ze światem polityki i z tym, co mi zrobiono, z kwestią Koloseum. Jak dziś pamiętam to spojrzenie tego człowieka, który gdyby nie jego bardzo wysoka kultura osobista, to pewnie by mi powiedział: facet, jaki ty jesteś pierdolnięty, idź się leczyć. Ale to był człowiek, który bardzo nie lubi przestępców. I żeby się zemścić na mnie, chciał sprawdzić kilka okoliczności. Po co? Po to, by przedstawić mi zarzuty fałszywego zawiadomienia organów ścigania o niepopełnionym przestępstwie i złożenia fałszywych zeznań. Kiedy chłop zaczął to sprawdzać, to po przestępców
nie wysyłał samochodów z policją, tylko wysłał 6 śmigłowców, które poleciały do miejscowości Białka koło Szczecinka i tam z powietrza i z ziemi przy użyciu wozów pancernych dokonano zatrzymania Herszta, mafii wołomińskiej. Wraz z Hersztem mafii wołomińskiej zatrzymano Dariusza Kutyłę, oficera dyżurnego kraju Komendy Głównej Policji, który mafii cały czas pomagał w realizowaniu zleceń, jakie mafia otrzymywała od członków lewicy, od prominentnych ludzi SLD, na komponowanie mnie w coś, co mogłoby przypominać przestępstwo. O co chodzi? Kutyła dawał mafii informację, że w takiego to a takiego dnia byłem kontrolowany samochodem na przykład we Wrocławiu. Mafia organizowała człowieka, który mówił, że Stonoga był tego dnia we Wrocławiu i go oszukał, wziął od niego, pożyczył pieniądze na gębę bez umowy. Zaraz później stawiano zarzuty. I teraz była półprawda, we Wrocławiu byłem. Dorobienie do tego przez zainteresowanych historii było łatwe. A ja się wyłgać nie mogłem, no bo we Wrocławiu tego dnia byłem, więc... I to wystarczyło, żeby stawiać mi zarzuty. Tylko to. Sprawy zdawały się iść ku końcowi, kiedy usłyszałem nowy zarzut. Kiedy dziś go cytuję, to zastanawiam się, czy wszystko dobrze z moją psychiką, ale zapewniam, że nie jest najgorzej, choć mogłoby być lepiej. Postawili mi zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, grupie wyszkowskiej. I mój zarzut, cytuję go, brzmiał tak. Oskarżam Zbigniewa Stonogę o to, że w nieustalonym miejscu i czasie uderzył nieustaloną osobę celem zmuszenia jej do zwrotu nieustalonej wierzytelności. Proces trwał 10 lat, zakończył się miesiąc temu. Wyrok jest prawomocny. Zbigniew Ziobro, a konkretnie Irena Okrągła, zastępca prokuratora generalnego, 23 marca 2005 roku w sprawie 14 PR 1488/05 wnieśli kasację do Sądu Najwyższego. Zarzucili Sądowi Najwyższemu rażące naruszenie prawa procesowego i materialnego poprzez niesłuszne uznanie, iż Zbigniew Stonoga był recydywistą. 25 lipca 2006 roku Sąd Najwyższy w sprawie 2KK 86/06 wydał wyrok uchylający wyroki wobec mnie, skazujące. To oznaczało, że już tego dnia powinienem był zostać zwolniony z więzienia. Jednakowo Sąd Najwyższy wysyłał nakaz zwolnienia do tej sprawy do aresztu oddalonego o 200 km z Warszawy aż 4 miesiące. Po prostu nikt przez 4 miesiące nie kazał mnie wypuścić. Dopiero 24 listopada 2006 roku została mi zwrócona bezprawnie odebrana wolność i zostałem wypuszczony, zwolniony do domu. Myślałem, że to koniec moich kłopotów. 6 grudnia 2006 roku moja serdeczna przyjaciółka Danusia Chojarska zatrudniła mnie w jej biurze poselskim. W związku z tym na nowo zacząłem mieć możliwość kontaktowania się z ludźmi, którzy w parlamencie pracowali. I tak jak mówię, byłem przekonany, że to już koniec tego wszystkiego. Po wyjściu na wolność postanowiliśmy z żoną, że sprzedamy nasz dom pod Radzyminem, dlatego że wstyd było tam mieszkać. Ja byłem multiprzestępcą. Nie chcieliśmy już tam mieszkać. Daliśmy ogłoszenie do Gazety Wyborczej o sprzedaży naszego domu. Następnego dnia zjawił się potencjalny nabywca, który wszedł sobie do środka, popatrzył, tak jak ja to teraz robię, no ładny, wezmę. I następnego dnia ten dom kupił.
przez kilka kolejnych tygodni czuć było w powietrzu, że on, ten człowiek, który kupił dom, jakby na siłę chce być moim kolegą. Zaprasza gdzieś mnie tam na kręgle, dzwoni, pyta, co słychać i tak dalej. Było czuć, że to przejaskrawiony jest kontakt. W którymś momencie mówi, czy znana mi jest sprawa prokuratora Wojtalewicza. Ja mówię, no widziałem w telewizji, że jakiś prokurator został na gorącym uczynku przyłapany, kiedy przyjmował jakąś łapówkę od podstawionych policjantów, którzy mieli być przestępcami, tak? Którzy coś tam chcą kupić. Ja mówię, no to spotkajmy się. No, nie mówiłem mu, gdzie pracuję, ale umówiliśmy się w Sejmie, on przyszedł i przyszedł z prokuratorem Wojtalewiczem. I mówi, załatw, ty dobre masz układy z Ziobrą, przecież kasację ci wniósł. Załatw, że prokuratora nie uchylili mu immunitetu, żeby zdążył przepisać się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przynieśliśmy ci 500 000. Zimny pot mnie oblał, mówię, no dobra, no ja porozmawiam, ale to przyjdźcie później, bo ja muszę pójść zapytać. I kiedy oni tylko wyszli ode mnie, natychmiast powiadomiłem odpowiednie służby o tym, że taka propozycja została mi złożona. Kiedyś to była tajemnica państwowa, dziś już nie jest, sąd to odtajnił. W związku z tym mogę powiedzieć, że założono mi sprzęt utrwalający obraz i dźwięk. I pojechaliśmy przyjąć tą łapówkę. Do przyjęcia tych pieniędzy doszło na terenie Warszawy i wtedy to jest ten drugi moment, gdzie prokuratora Wojtalewicza jednego tygodnia drugi raz policja aresztuje. W tym czasie w tej pierwszej sprawie wydano zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej i został aresztowany. I wszystko byłoby fajnie w tej sprawie, gdyby nie to, czego się dowiedziałem później. Otóż były dwie ekipy. Ekipa Zbigniewa Stonogi, wymierzona w przestępcze działanie prokuratora, i ekipa ABW, wymierzona w Stonogę. A mój dom kupiono za państwowe pieniądze, kupił go funkcjonariusz służb specjalnych. No. Ja tej sytuacji nie rozumiem. Znam ludzi z pierwszych stron gazet, to jest tajemnica Poliszynela, tak? Znam większość i polskich polityków i dużo, bardzo znaczącą część dziennikarzy, ale na przykład kręciłem 3 dni po nocach film dla telewizji TVN z Tomkiem Sekielskim i Andrzejem Morozowskim. Nasiedzieliśmy się kupę czasu w tym hotelu obok siedziby budynków TVN-u. Tam jest taki hotel z klinkierowej cegły po lewej stronie z tyłu. Nagraliśmy super materiał i kiedy doszło do decyzji, najpierw szeszona, bo ktoś kazał to nagrywać, to kosztowało. Było natychmiast spowodowanie sytuacji, w której ten materiał nigdy w TVN-ie nie poszedł. Zaproponował mi Rutkowski, którego osobiście wyjąłem z więzienia, któremu zapewniłem obronę adwokacką, Krzysztof Rutkowski, załatwił mi cudowne dziecko dziennikarstwa polskiego, czyli pana Przemysława Wojciechowskiego, laureata jednej z bardzo prestiżowych nagród dziennikarskich w Polsce. On powinien dostać, ten człowiek, za swoją pracę chuja roku. Powinna być taka nagroda dla najgorszego dziennikarza, który nie realizuje podstawowych celów społecznych, jakie ma wpisane w swoją specyfikę działalność dziennikarską. On powinien dostać takiego skurwysyna roku za to, co mi zrobił. On zrobił reportaż, obiecywał, że pokaże to, co wtedy było do pokazania, ówcześnie te wyroki uniewinniające, ten Sąd Najwyższy. Tymczasem pojechał do sądu do Opola i zrobił materiał o Stonodze, o szarej eminencji Lepera, o pedofilu. Tak? Nie patrzył na to, że nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie wyroku na przykład wskazującego. Tylko pojechał w czasie, kiedy ten proces jeszcze trwał, był w toku. Zrobił materiał o pedofilu, więc to w pewnym sensie zraziło mnie do mediów. Nie ufam dziennikarzom, choć chciałbym, żeby ta moja sprawa ujrzała światło dzienne, żeby szersza publiczność mogła się zapoznać z tym, co było możliwe, co jest możliwe w demokratycznym państwie prawa, jak straszne katusze można zafundować w ramach rzekomego wymiaru sprawiedliwości. Ja myślę, że na Białorusi nie jest gorzej. Tylko tam z góry wiadomo społeczeństwu, że nie może prawie niczego. A u nas mówi się społeczeństwu, że ono może wszystko, a w istocie nie może nic.
Nie wiedziałem do końca, jak te wszystkie sprawy się zakończą, bo te procesy nadal trwały. I tak, w sprawie o pedofilię zostałem uniewinniony wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie 2K177/07. Prokuratura odwołała się od tego wyroku, jednakowoż Sąd Okręgowy w Opolu utrzymał ten wyrok w mocy. W sprawie mafii paliwowej przed Sądem Rejonowym w Turku zostałem uniewinniony od zarzutu popełnienia tego przestępstwa. W sprawie Sądu Rejonowego w Ostrowie Mazowieckiej, czyli tam, gdzie miałem uderzyć nieustaloną osobę, w nieustalonym miejscu i czasie, zostałem uniewinniony. W sprawie oszustwo na rzecz Jacka Pawlaka, gdzie miałem go okraść na jakieś laptopy, które dałem do WSIP-u, za które mi nie zapłacono, zostałem skazany w sądzie pierwszej instancji, w sądzie rejonowym w Łominie w sprawie 2K680/05. Napisałem apelację od tego wyroku i to jedyna chyba taka sprawa w Polsce, a jeśli nie jedyna, to bardzo rzadki przypadek, że sąd apelacyjny, który jak gdyby nie bada drugi raz, nie prowadzi postępowania dowodowego, zmienił ten wyrok Sądu Rejonowego w Wołominie w ten sposób, iż mnie uniewinnił. On był natychmiast prawomocny. W sprawie wyłudzenia sprzętu elektronicznego, który dostarczyłem do WSIP-u, zostałem uniewinniony wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. W sprawie wyłudzenia kolejnych pieniędzy od ludzi na sprzęt, który dostarczyłem do WSIP-u, zostałem uniewinniony wyrokiem Sądu Rejonowego w Wołominie. W sprawie mafii udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zostałem uniewinniony prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie. We wszystkich sprawach, w których stosowano wobec mnie tymczasowe aresztowanie, nawet na krótki czas z listu gończego, bo jak wiemy, z listu gończego tymczasowe aresztowanie trwa 30 dni, później sądy je przedłużają lub nie. U mnie takiej potrzeby nie było. We wszystkich sprawach, w których byłem oskarżony, zostałem uniewinniony prawomocnymi wyrokami. W sumie łącznie wyroków w moich sprawach wydano 114. Czyli w finale mam 114 uniewinnień. Nie mam pojęcia. To wszystko jest takie racjonalne, tak już teraz odległe w czasoprzestrzeni, że trudno jest się dzisiaj nad tym racjonalnie zastanawiać. Ale można powiedzieć na kanwie tych moich doświadczeń, że ja żyję w jakimś pierdolniku. To nie jest państwo prawne. Państwo, które niszczy młodego człowieka tylko dlatego, że jego wiedza może komuś zagrażać, nie jest demokratycznym państwem prawa. Państwo, które doprowadza do tego, że człowiek przestaje mieć smak życia, państwo, które morduje matkę takiego człowieka pozbawionego wolności, rękoma funkcjonariuszy służby więziennej i niezadowolonych z życia lekarzy, którzy strajkują i nie przyjmują jej w odpowiednim czasie do szpitala, to jest chore państwo, to jest państwo, które nie istnieje. Ten film ma też uzmysłowić ludziom, którzy boją się czasami w taki otwarty sposób zamanifestować swoje niezadowolenie z życia w tym państwie. To ma być taka zachęta: ludzie, nie bójcie się, idźcie, czym wyżej, czym będziecie bardziej chamscy, tym więcej załatwicie. Czym więcej kurew i chuj w tym, co mówicie do tych debili z Sejmu, tym więcej załatwicie, tym szybciej was zrozumieją. Bo oni nie rozumieją języka normalnego człowieka. To jest dla nich rzecz zupełnie obca. Tam trzeba pójść i mówić ich dialektem. A to jest dialekt nienawiści, przedmiotowego traktowania człowieka i braku szacunku dla drugiego człowieka. Tylko tym językiem was zrozumieją. Nie bójcie się już dłużej.